Nieplanowane przepływy energii elektrycznej z Niemiec, sytuacja w górnictwie oraz stanowisko wobec budowy gazociągu Nord Stream 2 to główne tematy spotkania ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej Janem Latkiem. W rozmowach wziął również udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Minister Tchórzewski podkreślił, że prowadzone są prace nad długoterminowymi działaniami naprawczymi, które umożliwią funkcjonowanie sektora górniczego zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Podczas spotkania ministrowie rozmawiali również na temat budowy gazociągu Nord Stream 2. Nawiązując do sprawowanej obecnie przez Republikę Czeską prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, minister energii podkreślił, że konieczne jest prezentowanie wspólnego stanowiska wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej w tej kwestii na forum Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 5 lutego 2016 roku w Ministerstwie Energii.